Beyoncé wybrała projekt Magdy Butrym, którą wręcz kochają największe gwiazdy. Kreacja piosenkarki powstała w małej, polskiej wsi. Teraz usłyszał o niej cały świat. Beyoncé jest nie tylko ikoną muzyki, ale również mody, konsekwentnie zachwycając swoimi kreacjami. Jej styl jest inspiracją dla wielu fanów, a ona sama często pojawia się na pierwszych stronach magazynów modowych. Artystka często wyznacza trendy, które są naśladowane przez wielu. Na galach takich jak MET, Beyoncé zawsze przyciąga uwagę swoimi starannie dobranymi kreacjami. Jej występy na takich wydarzeniach są nie tylko niezwykłym przeżyciem muzycznym, ale także pokazem najnowszych trendów w modzie. Magda Butrym kocha polskie rękodzieło, koronki z koniakowa słynne są w całej Polsce. Tradycyjny sposób heklowania uprawia ponad 700 koronczarek mieszkających w niewielkiej wsi. Nie stosują one żadnych szablonów, dzięki czemu każda koronka jest niepowtarzalna. Magda Butrym często używała tradycyjnych polskich wzorów lub elementów garderoby, takich jak chusta, w swoich projektach. Znana na całym świecie projektantka zaprezentuje niedługo swoją kolekcję podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Klientkami Magdy Butrym są największe gwiazdy. Na jej Instagramie można znaleźć zdjęcia Natalie Portman, Kate Winslet, Gillian Anderson w jej projektach. Także Beyoncé sięgnęła po jej twórczość nie pierwszy raz, Beyoncé w koronkach z koniakowa. Wokalistka zaprezentowała się w oryginalnej stylizacji, którą tworzą koniakowskie koronki. Torebka od Magdy Butrym, z aplikacjami koronki koniakowskiej, która wykonana została przez osobę tradycyjnie zajmującej się rzemiosłem, idealnie dopasowała się do stylizacji gwiazdy. Trzeba przyznać, że Beyoncé wygląda fantastycznie, ale torebka fajnie spasowała się ze stylówką Bey. Brawo, Magda! Kibicuję okropnie, brawo pani Magdo, uwielbiam pani pracę, jest w nich jakiś artyzm, nie tylko moda. Gratuluję, moja ukochana artystka w stylizacji mojej ulubionej projektantki, piszą fani Butrym w komentarzach pod zdjęciami Beyoncé.